Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, niech mi powodzenie w tym momencie, ponieważ zwykły zajął rozważaliśmy formę, jak się modlić. Dzisiaj zwrócimy chwilę uwagi na treść modlitwy. O co się modlić? W naszej modlitwie za ojczyznę, za naród. Jest takie dość powszechne przekonanie, że nie mogliśmy pozbyt godzin. Może to przeczwali nawet nieco załogowego leju. Nie prosić za dużo, bo może być pozbawieni tego, co mamy. I coś w tym jest, jeśli prosimy o chleb powszedni, jeśli prosimy o środki do życia, to z pewną pewnością, że Ojciec nas nie wie, czego nam trzeba i że nam tyle nie potrzeba. Ale jeżeli modlimy się za ojczyznę, pamiętajmy, że jest to modlitwa za naszą matkę. A dla matki pragniemy wszystkiego, co najlepiej. Dla matki należy pragnąć, matce należy pragnąć dać jak najwięcej, ile tylko człowiek zdoła. Jak najlepsze życie jej zapewnić. Najwięcej jej oddać czci i chwały, bo to jest matka. Tu chodzi o czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Abyś długo żyła ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie. Abyś długo żył, bo długo żyć może tylko ktoś, kto ma głębokie korzenie. Kto ma poczucie tożsamości ze swoimi przodkami, z dokonaniami minionych pokoleń, kto potrafi czcić i szanować to, co własne, odliczone. To też jeśli modlimy się za ojczyznę, za naszą ukochaną nade wszystko Matkę Polskę, to nie bójmy się i nie nachajmy się prosić o jak największą pomyślność. Nie bójmy się pragnąć wielkiej Polski, wielkiej miłością, dokonaniami, wielkiej czcią, szacunkiem pozostałym. Nie bójmy się prosić o to, by nasza matka odzyskała należne jej miejsce. Żeby znowu, jak orbiś, zasiadła na tronie, stąd na klejnoty i żeby jej oddała to. To jest matka. Dla matki należy tego pragnąć. I tego pragniemy. Dla matki polskiej, kochanej, właśnie żołnierze wyklęci. Oni walczyli o Polskę niepodległą, ale niepodległą nie tylko w rozumieniu takim, iżbyśmy mogli w miarę swobodnie tutaj żyć, żyć po polsku, to za mało. Niepodległość oznacza również niepodleganie obcym wpływom, oznacza ocalenie własnej tożsamości, własnej kultury. Oni walczyli o to, aby każdy polski dom, bez względu na zamożność, w rozumieniu duchowym pozostawał polskim dworem, a żeby nie daj Boże nie stał się nigdy bolszewickim drewnem. O to chodzi. Samo oddawanie swoje życie. Nie wahali się cierpieć, znosić najgorszych torturów, prześladować, w terenie niesłowni. Bo chcieli, aby każda polska rodzina tworzyła się taką twierdzę, taki polski dwór, wierny Bogu Polsce, kultywujący wartości.
słowami Cypriana kardynała Dominika, z litanii do Matki Bożej. Kraju, jako syna Teusza, koło zrywany na gwiazdę kolana. Lud, co godzi się swe zwyrzętnięcie, co rozpoczyna mękę niepowdej ziemi i kona wieki, a schować nie może, czemuś opuścił mnie, wołając Boże. Ludu, co świat